Od pewnego czasu zdrowie jego zaczęło się psuć. Sam mówił, że rankami budzi się jakby zdrętwiały i bez możliwości zebrania myśli. Ale poranna kąpiel i staranne wygniatanie ciała przez wprawionych do tego niewolników przyspieszało stopniowo obieg jego leniwej krwi, rozbudzało go, cuciło, wracało mu siły. Także z Elaeotezium, to jest z ostatniego kąpielowego przedziału, wychodził jeszcze jakby wskrzeszony, z oczami błyszczącymi dowcipem i wesołością, odmłodzony, pełen życia, wykwintny, tak niedościgniony, że sam Otto nie mógł się z nim porównać i prawdziwy, jak go nazywano, arbiter elegantiarum. W łaźniach publicznych bywał rzadko. Chyba że zdarzył się jakiś budzący podziw retor, o którym mówiono w mieście, lub gdy w efebiach odbywały się wyjątkowo zajmujące zapasy. Zresztą miał w swojej insuli własne kąpiele, które słynny wspólnik Severusa, Celer, rozszerzył mu, przebudował i urządził z tak nadzwyczajnym smakiem, iż sam Nero przyznawał im wyższość nad cezariańskimi, chociaż cezariańskie były obszerniejsze i urządzone z nierównie większym przepychem. Po owej więc uczcie, na której znudziwszy się błaznowaniem Watyniusza brał wraz z Neronem, Lukanem i Senecjonem udział w diatrybie, czy kobieta ma duszę, wstawszy późno, zażywał jak zwykle kąpieli. Dwaj ogromni balneatorzy złożyli go właśnie na cyprysowej mensie, pokrytej śnieżnym egipskim byssem, i dłońmi maczanymi w wonnej oliwie poczęli nacierać jego kształtne ciało. On zaś z zamkniętymi oczyma czekał, aż ciepło lakonikum i ciepło ich rąk przejdzie w niego i usunie zeń znużenie. Lecz po pewnym czasie przemówił i otworzywszy oczy, jął rozpytywać o pogodę, o następnie o gemmy, które jubiler Idomen obiecał mu przysłać na dzień dzisiejszy do obejrzenia. Okazało się, że pogoda jest piękna, połączona z lekkim powiewem od gór albańskich, i że gemmy nie przyszły. Petroniusz znów przymknął oczy i wydał rozkaz, by przeniesiono go do Tepidarium, gdy wtem spoza kotary wychylił się nomenklator, oznajmiając, że młody Marcus Vinicius, przybyły świeżo z Azji Mniejszej, przyszedł go odwiedzić. Petroniusz kazał wpuścić gościa do Tepidarium, dokąd i sam się przeniósł. Vinicius był synem jego starszej siostry, która przed laty wyszła za Marka Viniciusza, męża konsularnego z czasów Tyberiuszowych. Młody służył obecnie pod Korbulonem przeciw Partom i po ukończonej wojnie wracał do miasta. Petroniusz miał dla niego pewną słabość, graniczącą z przywiązaniem, albowiem Markus był pięknym i atletycznym młodzieńcem, a zarazem umiał zachowywać pewną estetyczną miarę w zepsuciu, co Petroniusz cenił nad wszystko. Pozdrowienie Petroniuszowi, rzekł młody człowiek, wchodząc sprężystym krokiem do Tepidarium. Niech wszyscy bogowie darzą cię pomyślnością, a zwłaszcza Asklepios i Kypryda, albowiem pod ich podwójną opieką nic złego spotkać cię nie może. Witaj w Rzymie i niech ci odpoczynek będzie słodki po wojnie, odrzekł Petroniusz, wyciągając rękę z pomiędzy fałd miękkiej, karpasowej tkaniny, w którą był obwinięty.